Grzegorz Schetyna pojawił się w Ząbkowicach. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że spotkanie zaplanowane na godzinę 16 odbyło się pół godziny wcześniej, przez co wiele mediów, a przede wszystkim wyborców, nie mogło na nie dotrzeć. Lider Platformy, a także poseł Tomasz Siemoniak znaleźli jednak chwilę na rozmowę z Wrocławskimi Faktami. Na początek zapytaliśmy liderów Koalicji Obywatelskiej o zmianę terminu spotkania. Dlatego, że zmieniałem, ponieważ nie miałem w planie Ząbkowic, ale minister Dworczyk napisał, że nie chce przyjechać do Ząbkowic, ponieważ był tu Morawiecki, więc jestem w Ząbkowicach i to było nieplanowane spotkanie. Umówiłem się z burmistrzem i z kandydatami. Przyszło, jak widzieliście panowie, kilkadziesiąt osób, ale to było bez planu i bez organizacji takiej, jak robił to Morawiecki, przygotowując to spotkanie kilka tygodni. Jesteśmy w ruchu. Dzisiaj przewodniczący był w sześciu miejscach. Jedzie do Warszawy, bo ważne sprawy go tam ściągają, więc no, w kampanii tak jest. Będzie czas pewnie po wyborach na spokojniejsze przyjazdy, większe spotkania. Cztery lata jeździliśmy, były kluby obywatelskie, różne spotkania. Natomiast dzisiaj wszyscy są w biegu, każda minuta jest ważna. Godzinę wcześniej na ząbkowickim rynku pojawił się premier Rzeczypospolitej Polskiej, który bezpośrednio odniósł się do planów i postaci Grzegorza Schetyny. Słyszałem, że podobno ma tutaj przyjechać też Grzegorz Schetyna. Mówię, chwileczkę. Mówię podobno, bo wczoraj jeszcze miał nie przyjeżdżać, a przedwczoraj miał przyjeżdżać, więc nie jestem pewien. Podobnie jak podobno pan Grzegorz Schetyna jest za związkami partnerskimi, ale wcześniej też mówił, że jest przeciwko związkom partnerskim, a później znowu mówił, że wprowadzi związki partnerskie po wyborach. Tak samo jak pan Grzegorz Schetyna mówił, że 500+ to jest nierealne, że się w budżecie nie zepnie, a później mówił, że 500+ zostawi. Podobno jest za, podobno jest przeciw. Szanowni Państwo! Platforma Obywatelska, partia pana Grzegorza Schetyny, jest jak chorągiewka na wietrze. Zapytaliśmy więc o te słowa lidera Platformy. To słaby kapitał polityczny. To kompromitujące, jeżeli premier buduje sobie poparcie, szukając pomysłów na atakowanie przeciwników i wymyślając słabe argumenty. Ja mówię o programie, mówię o pomyśle. Mamy program Twoja Polska. O PiS-ie trzeba mówić prawdę. A jeżeli ktoś mówi prawdę o PiS-ie, to mówi o szkodach, które przynosi polityka PiS dla Polaków. Jakie więc pomysły dla regionu mają Grzegorz Schetyna i lider okręgu wałbrzyskiego Tomasz Siemoniak? Przede wszystkim bardzo takie wyraźne, twarde wsparcie dla samorządów. Uważamy, że dobrze prowadzony samorząd, dobrze zorganizowany, dofinansowany jest dzisiaj antidotum i odpowiedzią na wszystkie kłopoty. PIT i CIT zostaje w samorządzie. To jest strategiczna zmiana. Dzisiaj widzimy, że to samorząd ma na barkach naprawianie złej reformy oświaty, to tam burmistrzowie i prezydenci muszą za to płacić. Więc uważamy, że jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej kompetencji na poziom samorządów. Generalnie, jeśli mówić jednym zdaniem, to mówimy tak, chcielibyśmy, żeby w Ząbkowicach, Kłodzku było tak jak we Wrocławiu, żeby nie było Dolnego Śląska dwóch prędkości, żeby też mieszkańcy całego regionu czuli rozwój Wrocławia i ten potencjał, który jest dla nas niesłychanie ważny. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Ząbkowicach było kilkaset osób, na tej Koalicji Obywatelskiej kilkadziesiąt. Zapytaliśmy więc jednego z liderów Platformy, czy ta różnica frekwencji nie martwi go przed nadchodzącymi wyborami. Z tego, co widzę w telewizji, to premier Morawiecki zawsze rozmawia z jakimiś osobami, które są podstawione. Jeśli są osoby, które są na rynku w Ząbkowicach z flagami PiS-u i nie wiedzą, jak z niego wyjść, z tego rynku, to znaczy, że zostają po prostu zwiezione, więc to są takie ustawki, z których PiS słynie. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Politycy jeżdżą, obiecują, a nawet przypominają sobie o regionach, o których na co dzień w kontekście politycznym rozmawia się nieco rzadziej niż dzisiaj. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.